Cześć kochani, tu Dimona. W dzisiejszym filmie postanowiłam poruszyć naprawdę ważny moim zdaniem temat, jakim jest uczulenie na hybrydy. Jeżeli chodzi o ten filmik, to ja postaram się tutaj zebrać dla Was takie naprawdę najważniejsze informacje, czyli skąd w ogóle się bierze uczulenie, czym jest uczulenie, jakie są objawy uczulenia. Dowiecie się też, jak ja sobie poradziłam z tym moim uczuleniem i odpowiem Wam na takie najczęściej zadawane pytania, między innymi, czy można w ogóle wrócić do hybryd, kiedy uczulenie nas dopadnie, więc postaram się dokładnie to wszystko tutaj wyjaśnić. Natomiast cały ten filmik będę opierała oczywiście na swoich własnych doświadczeniach, Ponieważ sama uczulenie przeszłam, i dodatkowo na doświadczeniach osób, które dzieliły się swoimi historiami na grupie uczulonych na hybrydy, którą założyłam już dawno temu. Słuchajcie, kiedy ja dostałam uczulenia, był to początek roku 2015 i wtedy tak naprawdę nie było jeszcze za bardzo takiego pojęcia jak uczulenie na hybrydy, i ja nie mogłam nic na ten temat znaleźć, kiedy sama szukałam informacji w internecie. Więc później, kiedy już się dowiedziałam, że to jest faktycznie, to, i że jest już troszkę osób, które mają podobne problemy, to postanowiłam napisać post na blogu, a następnie założyć grupę na Facebooku, więc jest właśnie taka grupa, nazywa się Uczuleni na Hybrydę, lakiery hybrydowe. Jeżeli macie taki problem, to oczywiście zachęcam Was do dołączenia, ponieważ grupa została stworzona po to, żeby właśnie dzielić się swoimi historiami, jak również zadawać pytania. Jeżeli czegoś nie wiecie, macie jakiś problem, to możecie spytać. Jeżeli nie ja, to na pewno dziewczyny też Wam pomogą, odpowiedzą na to pytanie. Ale oczywiście możecie też pisać komentarze tutaj pod tym filmikiem. Ja będę się starała na wszystkie odpowiedzieć. No i myślę, że teraz już zaczniemy od takiej podstawowej rzeczy, czyli czym jest w ogóle uczulenie na hybrydy i czy ten termin jest tak właściwie poprawny. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że uczulenie na hybrydy tak naprawdę nie jest uczuleniem do końca na hybrydy. W sensie, że kiedy dostajemy uczulenia, tak jak ja na przykład dostałam uczulenia na semilaka, to ja nie dostałam uczulenia na cały ten lakier hybrydowy, tylko na konkretny składnik tego lakieru. Więc faktycznie mówienie, że jestem uczulona na tę markę, to jest takie uogólnienie, które wiadomo, że nie jest do końca w 100% prawdziwe. Natomiast wiadomo, o co chodzi. Po prostu jesteśmy uczuleni na składnik tej danej marki. No, i dlatego nie możemy z tych lakierów korzystać. Dodatkowo, tutaj bardzo często jest też takie niedopowiedzenie, ponieważ ludzie często mylą uczulenie z podrażnieniem chemicznym. To są dwie rzeczy, które tak naprawdę objawiają się dość podobnie w takiej początkowej fazie, tyle że podrażnienie chemiczne to jest reakcja naszego organizmu na nieprawidłową aplikację hybrydy, czyli na przykład kiedy zalewamy skórki, kiedy sobie je wytniemy za mocno i ta hybryda ma po prostu kontakt z naszą skórą, z naszym ciałem. No wiecie, po prostu nieprawidłowe stosowanie hybryd może prowadzić właśnie do podrażnienia chemicznego, które zazwyczaj wywołuje. Spędzenie, jakiś odczyn tutaj w okolicy, właśnie tej uszkodzonej, ewentualnie skórki. I naprawdę często jest to brane przez różne osoby za uczulenie, natomiast to jeszcze wcale nie musi oznaczać tak naprawdę uczulenia. I ważną sprawą tutaj jest to, że jeżeli wystąpi u Was podrażnienie chemiczne, to to nie jest tak, że musicie z tych lakierów zrezygnować, natomiast musicie wtedy koniecznie wyeliminować te błędy. I bardzo często po wyeliminowaniu tych błędów można dalej stosować te same lakiery, i nic się nie dzieje. Podrażnienie ponownie nie wychodzi, natomiast jeżeli będziecie mieć już takie prawdziwe, typowe uczulenie, no to tutaj niestety jest tak, że im dłużej będziecie stosować produkt, który Was uczula, tym bardziej te objawy będą się nasilały i niestety już w takim przypadku nie będzie możliwości, żeby do tego samego produktu wrócić i dalej z niego korzystać. I myślę, że w tym miejscu najlepiej będzie opowiedzieć Wam o tym, jak przebiega takie uczulenie, jakie występują objawy i oczywiście opowiem Wam to na swoim własnym doświadczeniu. I na początku u mnie było tak, że to były naprawdę bardzo drobne objawy, ponieważ pojawiło mi się kilka malusieńkich pęcherzyków tutaj przy paznokciach. I powiem Wam szczerze, że ja w ogóle tego nie skojarzyłam z hybrydami. Uznałam, że coś mnie może podrażniło albo się zakułam. No i powiem Wam, że zrzuciłam też winę w pierwszym momencie na... Krem do rąk, myślałam, że to jest jego wina, ale przy następnym nałożeniu hybrydy, niestety te objawy zaczęły się nasilać. U mnie pojawiło się swędzenie, natomiast też po kilku dniach to swędzenie ustąpiło i jakoś po raz kolejny, że tak powiem, zbagatelizowałam tę sprawę. Natomiast już przy następnym nałożeniu, przy następnej aplikacji hybrydy okazało się, że jest naprawdę źle. Ponieważ pojawiło mi się mnóstwo pęcherzy, które były już nie tylko tutaj na skórkach, ale również tu pod paznokciami, na opuszkach, i ta skóra później zaczęła się robić coraz grubsza, a następnie zaczęła mi dosłownie schodzić płatami, zaczęła się łuszczyć, pękać i to było dla mnie naprawdę bardzo bolesne. I powiem Wam, że w tym momencie też tak naprawdę nie miałam 100% pewności o co chodzi To była po prostu metoda prób i błędów, bo nie wiedziałam czy to jest wina hybrydy, czy może acetonu, czy może jakiegoś innego produktu, który wykorzystałam podczas stylizacji Więc uznałam, że zrobię sobie krótką przerwę i kiedy zdjęłam paznokcie, to później przez dwa tygodnie chodziłam z gołą płytką, zanim zdecydowałam się znów zrobić paznokcie hybrydowe no i kiedy zrobiłam je kolejny raz, to objawy były tak tragiczne. Słuchajcie, ja zrobiłam hybrydy, wieczorem położyłam się spać i po trzech godzinach obudziło mnie takie swędzenie, pieczenie, że ja dosłownie spłaczem ściągałam te hybrydy ze swoich paznokci i myślałam, że tego nie wytrzymam. Naprawdę to była tragedia i koszmar. Nikomu tego nie życzę. Mam nadzieję, że wy tego nigdy nie doświadczycie, bo to jest naprawdę okropne doświadczenie. Do tej pory to pamiętam i po prostu nie chcę nawet o tym myśleć, więc jeżeli już widzicie, że naprawdę zaczyna wam schodzić skóra, to nigdy nie sięgajcie więcej po te lakiery, no bo to już jest objaw naprawdę poważnego uczulenia i to oznacza, że po prostu z tych lakierów nie możecie korzystać. No i w tym momencie wiedziałam już, że to na pewno nie jest wina acetonu, no bo ostatnio stosowałam go dwa tygodnie temu, kiedy zdejmowałam poprzednią stylizację. I zostały mi tylko i wyłącznie lakiery hybrydowe lub ewentualnie cleaner, który też później bardzo łatwo wykluczyłam. No bo wiadomo, wystarczy przetrzeć sobie paznokcie wacikiem nasączonym cleanerem. I jeżeli nic się nie dzieje, no to wiadomo, że to nie on, więc zostały mi tylko i wyłącznie hybrydy. I właśnie taką metodą prób i błędów doszłam do tego, co mnie uczula. To jednak nie były wszystkie objawy, które się u mnie pojawiły, ponieważ pomimo tego, że ja odstawiłam lakiery hybrydowe, które mnie uczulały całkowicie i w ogóle sama z nich nie korzystałam, nie nakładałam ich już nigdy więcej na swoje paznokcie, no to moja mama nadal z nich korzystała i czasem chciała, żebym ja jej zrobiła paznokcie. I słuchajcie, jednego razu postanowiłam, że okej, okay, zrobię ci, pomaluję ci te paznokcie. Oczywiście założyłam rękawiczki nitrylowe, żeby się jak najbardziej odizolować od tej hybrydy, natomiast popełniłam taki błąd, że wtarłam jej w paznokieć syrenkę i zrobiłam to rękawiczką. I słuchajcie, rękawiczki niestety nie chronią nas 100%, ponieważ warstwa dyspersyjna może przez rękawiczki przeniknąć i ja wtedy pamiętam, że dostałam uczulenia właśnie na tym palcu oraz dodatkowo na tych dwóch palcach, którymi trzymałam sobie palec mamy podczas malowania lakierem, czyli to były te paznokcie, które miały tak jakby najbliższy kontakt z oparami lakieru. I tutaj właśnie dochodzimy do tego, że nie tylko sam kontakt z lakierem hybrydowym ale również kontakt z oparami lakieru hybrydowego może uczulać osoby, które takie uczulenie mają. Niestety, jeżeli będziecie mieć bardzo zaawansowane stadium uczulenia, to może się u Was również tak zdarzyć. Ja później zauważyłam jeszcze czerwone plamy na swoim ciele i to również był objaw uczulenia, którego w pierwszym momencie aż tak wiecie, momentalnie nie skojarzyłam, natomiast kiedy właśnie po raz kolejny robiłam mamie paznokcie, no to zauważyłam, że ta plama znów się pojawiła w tym samym miejscu, była co coraz większa i dlatego uznałam, że już po prostu nie mogę mieć totalnie żadnego kontaktu z tymi lakierami, no bo zauważyłam, że uczula mnie wszystko, dosłownie jakikolwiek najmniejszy kontakt z tym lakierem. I powiem Wam, że te czerwone plamy na ciele to tak naprawdę jeszcze nie jest najgorszy objaw uczulenia, który może być, ponieważ na grupie osób uczulonych pojawiały się nawet osoby, które po prostu puchły właśnie od kontaktu z samymi oparami lakieru. To były zazwyczaj dziewczyny, stylistki, które pracowały na tych lakierach i miały długi kontakt z tymi oparami. I jedna dziewczyna miała całkowicie spuchnięte powieki po prostu musiała pojechać do szpitala. Pozastrzyk antyhistaminowy, żeby to uczulenie załagodzić, natomiast druga miała jeszcze gorszą sytuację, ponieważ spuchła jej szyja i dziewczyna zaczęła się po prostu dusić, więc to jest naprawdę poważna sprawa i tutaj już nie wolno tego bagatelizować. Jeżeli zauważycie, że macie uczulenie, że macie takie naprawdę silne objawy, że już wam schodzi skóra tutaj z palców, no to naprawdę nie radzę dalej stosowania tych lakierów, no bo możecie sobie zrobić naprawdę poważną krzywdę. Myślę, że warto też wspomnieć o tym, że uczulenie zazwyczaj nie pojawia się od razu, więc nie ma żadnych magicznych testów, żeby sprawdzić, czy ten lakier będzie Was uczulał, czy też nie. Niestety nie sprawdzicie tego w żaden sposób, ponieważ uczulenie zazwyczaj występuje po regularnym okresie, kiedy ten lakier stosujecie i na przykład w moim przypadku oraz w większości przypadków właśnie osób, które tam na tej naszej grupie się udzielały, to było mniej więcej pół roku. Po takim okresie najczęściej Kulenie się zaczyna i zaczynają występować właśnie te pierwsze objawy, więc to jest naprawdę bardzo ważne, żeby obserwować swoje dłonie. Patrzeć, czy nic się nie dzieje i jeżeli cokolwiek się dzieje, no to odpowiednio reagować. A jak postępować, to już moim zdaniem zależy od tego, jak bardzo nasilone są Wasze objawy. Jeżeli to są same początki i jeszcze nie jesteście pewni, czy jest to uczulenie, czy może tylko podrażnienie chemiczne, to warto po prostu obserwować skórki, ponieważ zazwyczaj właśnie tutaj na skórkach w okolicy paznokci te pierwsze objawy się pojawiają, więc mogą to być drobniusieńkie pęcherzyki, ewentualnie jakieś swędzenie. Więc patrzymy, obserwujemy. Jeżeli objawy będą się nasilały, no to już jest lampka ostrzegawcza i raczej bym się skłaniała w tym przypadku do tego, żeby lakier hybrydowy usunąć, żeby dalej nas nie podrażniał. Natomiast jeżeli te objawy będą stosunkowo malały i po prostu przestaniecie te objawy odczuwać, no to możecie dalej tę stylizację nosić. Natomiast uważajcie przy kolejnej stylizacji hybrydowej, no bo ta sytuacja może się powtórzyć. I jeżeli to jest tylko podrażnienie chemiczne, to powtórzy się oczywiście wtedy, kiedy znów zostaną popełnione te same błędy, które zostały popełnione wcześniej I ja też zachęcam Was do obejrzenia mojego filmiku, ponieważ robiłam film właśnie na ten temat Jakie błędy najczęściej popełniamy podczas stylizacji hybrydowej, które prowadzą do uszkodzeń płytki i właśnie do złego stanu, często do uczulenia Więc to jest bardzo fajny film, myślę, że warto, żebyście sobie do niego wrócili No i skoro wspomniałam już, że naprawdę ważne jest to, w jaki sposób wykonujemy Stylizację hybrydowo, to tutaj postaram się Wam jeszcze przybliżyć najczęstsze błędy, które właśnie zwiększają to ryzyko uczulenia. Wypunktujemy je tutaj sobie, żebyście dobrze to zapamiętali. Po pierwsze, nie wolno zalewać skórek. Jeżeli macie z tym problem, to po prostu nie domalowujcie pod same skórki, tylko zostawcie odrobinę przerwy i starajcie się powolutku coraz bliżej podjeżdżać przy każdej stylizacji. W końcu dojdziecie do wprawy i nauczycie się, jak robić to prawidłowo, ale też możecie zerknąć właśnie na moje. Posoby, które pokazywałam w tym filmiku malowanie pod skórki, myślę, że mogą one Wam naprawdę ułatwić pracę z lakierami hybrydowymi no i uniknąć tego najczęstszego błędu. Dodatkowo starajcie się nie wycinać tych skórek a na pewno nie róbcie tego zbyt mocno. Jeżeli zauważycie, że są jakiekolwiek skaleczenia na Waszych skórkach, no to jest naprawdę źle i to może już prowadzić właśnie do podrażnienia lub nawet do uczulenia, więc uczulam Was na to, żebyście takich błędów unikali bardzo ważne jest też to, aby lakier był prawidłowo utwardzony i tutaj bardzo częstym błędem jest to, że stosujecie albo bardzo stare lampy, które już po prostu straciły swoją moc i nie utwardzają prawidłowo albo utwardzacie zbyt krótko jeżeli utwardzacie tyle co podaje producent, to często też jest to zbyt krótki czas utwardzania, ponieważ producenci często stosują takie uogólnienia i mówią w lampie LED utwardzamy 30 sekund natomiast lampy LED mają różną moc i te różne lampy Mogą utwardzać w różnym czasie. Jeżeli lampa ma mniejszą moc, to wiadomo, że będzie trzeba w niej utwardzać dłużej niż w lampie o większej mocy. Więc ja tutaj na kanale jakiś czas temu opublikowałam filmik, w którym pokazywałam, jak przeprowadzić test na prawidłowe utwardzenie hybrydy. Więc jeżeli nie wiecie, ile czasu prawidłowo utwardzać swoje lakiery, no to zachęcam Was do zrobienia takiego testu i do tego, żeby co jakiś czas ten test powtórzyć, ponieważ lampy z czasem tracą swoją moc. Więc jeżeli na początku, na przykład, lampa utwardzała Wam w te 30 sekund, to może być tak, że ona po iluś stylizacjach będzie już potrzebowała troszkę dłuższego czasu tego utwardzania, więc sprawdzajcie to i dobrze utwardzajcie swoje paznokcie. No i na koniec odpowiem jeszcze na jedno pytanie, które wiem, że nurtuje chyba każdą osobę, która właśnie dostała uczulenia, która zaczyna mieć z tym problem. I jest to pytanie, mianowicie, czy po tym, jak dostanę uczulenia, to mogę jeszcze wrócić do hybryd i dalej z nich korzystać? Więc Tutaj mogę odpowiedzieć, że tak i nie. Jeżeli macie uczulenie, no to niestety nie będziecie mogli wrócić do tych lakierów, z których korzystaliście, natomiast możecie poszukać innej marki, która nie będzie miała tego składnika, który was uczula w swoim składzie, i wtedy będziecie mogli już stosować te inne lakiery hybrydowe. Ja na przykład mam uczulenie na Semilaka, na Neonel i na kilka innych firm, natomiast na przykład na Pierrene oraz na Cosmetics Zone nie mam uczulenia i z tych marek nadal mogę korzystać. Bez żadnego problemu i bez żadnych ograniczeń, tak naprawdę. Więc to są takie moje oczywiście przykłady, ponieważ ja wiele już marek stosowałam, wiele mam przetestowanych, natomiast to nie jest filmik o tym, która marka uczula mnie, a która nie, bo tak naprawdę to jest kwestia bardzo indywidualna i to, że mnie coś uczula, to nie znaczy, że Was będzie uczulało to samo, albo że na przykład nie będzie Was uczulało to samo. Więc musicie wiedzieć, że to jest niestety metoda prób i błędów, ponieważ nie ma na to żadnych testów laboratoryjnych. Nie ma czegoś takiego jak testy na pojedyncze składniki danego lakieru hybrydowego i żeby wiedzieć, który składnik konkretnie nas uczula. Więc to jest raczej na takiej zasadzie, że właśnie możecie sobie sprawdzać, czy dany lakier Was uczuli, czy nie metodą prób i błędów, jeżeli macie oczywiście taką ochotę i jeżeli macie jeszcze na to siłę, żeby to sprawdzać. I ja powiem Wam szczerze, że na początku bardzo się bałam testować nowe marki, natomiast po mniej więcej półrocznej przerwie uznałam, że no czas jednak do tego Wrócić, bo naprawdę bardzo tęskniłam za hybrydami. I właśnie pierwszą marką, po którą sięgnęłam, to było Cosmetics Zone i to był strzał w dziesiątkę, ponieważ okazało się, że te lakiery mnie nie uczulały. I oczywiście, jeżeli na przykład okaże się, że w Waszym przypadku też uczulenie powodują te same marki, a te same marki powiedzmy nie powodują uczulenia, no to jest to w pewnym sensie już taki, wiecie, punkt zaczepienia, że możecie później patrzeć, że aha, skoro masz uczulenie na samilaka, nie masz na pierwene, i ja tak samo mam na samilaka. Laka nie mam na no to możemy sobie raczej zakładać, że te same marki nie będą nas uczulały. Oczywiście nie na 100%, no ale wiecie, jakiś tam punkt odniesienia zawsze to już jest. Więc tak to jest, jeżeli chodzi o uczulenie na hybrydy i ja zachęcam do tego, żeby jednak nie rezygnować tak od razu. Tylko po prostu na początku zróbcie sobie przerwę, odstawcie to, co was uczula i też tutaj od razu mówię wam, że jeżeli dostaliście uczulenia, takiego już właśnie poważnego uczulenia, nie tylko podrażnienia chemicznego, to powinniście pozbyć się tych Lakierów, które Was uczulają, ale również wszystkich produktów, które mogły mieć styczność z tym lakierem. Jeżeli na przykład wykonujecie paznokcie tylko sobie i korzystacie z pilniczka, i nie korzystacie z niego, że tak powiem, jednorazowo, tylko nadal z niego korzystacie i wcześniej piłowaliście na przykład paznokcie, na których była ta hybryda, która Was uczulała, no to taki pielniczek też powinniście wyrzucić, ponieważ na nim mogą być cząsteczki tego lakieru i sam kontakt z tym pyłem, taki naprawdę minimalny kontakt może już wywołać u Was problem, więc ja radzę, żeby na to uważać i naprawdę pozbyć się wszystkiego, co tylko mogło mieć styczność z tymi lakierami. Tak samo uważajcie na buteleczki, bo też bardzo często jakieś śladowe ilości lakieru mogą się na buteleczkach znajdować i na przykład samo przepakowywanie tych lakierów, które Was uczulało, też może spowodować wystąpienie objawów. Więc w takiej sytuacji trzeba być naprawdę bardzo ostrożnym, no i tak jak mówię, najlepiej całkowicie unikać kontaktu z tym lakierem, który Was uczula. I ja tak zrobiłam i jestem z tego powodu bardzo zadowolona, ponieważ dalej mogę się cieszyć paznokciami hybrydowymi, tylko musiałam troszeczkę czasu poświęcić, żeby znaleźć te marki, które mnie nie uczulają, tak więc myślę, że to będzie wszystko, co miałam Wam do powiedzenia w tym dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że taka tematyka będzie dla Was przydatna i jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. Dziękuję Wam za oglądanie, no i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!